Dzisiaj trzeci dzień montażu, także ekipa troszkę zmęczona. Za nami, jak widzicie, właśnie powstaje scena główna. Ekipa Proformedia w tym momencie wrzuca światło na kratę. Te dźwięki, które słyszycie w tle, to jest po prostu bardzo zaangażowany montaż przy wykorzystaniu ogromnej maszyny ratrakowej, która pomaga nam wwozić cały sprzęt tutaj na górę. Lokalne służby porządkowe i wyciągowe, które użyczają nam sprzętu, są partnerem naszego wydarzenia. Wożą nam sprzęt, rozbijają muldy góry, pomagają nam w całym setupie. A ratrak po włosku nazywa się Il Gatto della Neve, czyli śnieżny kocurek. Na scenę wstawimy jeden z najlepszych sprzętów nagłośnieniowych w Polsce, Function One, który również przed sekundą dojechał i właśnie będziemy go setupować i stroić. Nasze koncerty to nie tylko muzyka, ponieważ jak widzicie za mną stoi w tej chwili rozstawiony setup hardurowy. Jest to blisko 75 tysięcy ANSI mocy projekcyjnej. Będziemy ich używać, żeby oświetlić dwa budynki, które znajdują się za nami. Marilewa, 1400, główny budynek tego resortu, i Vigo, który znajduje się obok sceny. Budynki przemienimy w wielkie ekrany multimedialne. Będziemy emitować na nich wizuale i efekty 3D, żeby podbić wrażenie całego koncertu. Kwestią, można powiedzieć, problematyczną dla ustawiania mappingu jest to, że możesz to, wiadomo, robić tylko i wyłącznie w nocy, kiedy jest ciemno. In the nighttime. Stąd też ostatnie trzy nocki spędziliśmy biegając tutaj rozkosznie po całym terenie, trzymając radiolki w rękach i poprawiając każdy drobny element praktycznie o centymetry. Za nami mamy 53-metrową ścianę, która jest przystosowana, właśnie my ją przystosowujemy do wielkoformatowej projekcji multimedialnej zwaną bliżej jako mapping 3D. Dopasowujemy grafikę tudzież animację do bryły, na którą te animacje są wyświetlane. Czyli jeżeli mamy budynek, to kluczujemy sobie okna, tudzież jakieś inne kontury budynku, co pozwala nam na tworzenie różnych iluzji optycznych. Mamy jednych z najlepszych speców przywiezionych z Polski, którzy robią z nami instalacje multimedialne. Strzelamy z czterech projektorów po 18 tysięcy ANSI lumenów w rozdzielczości Full HD. Będzie to projekcja efektów 2D, 3D, wizuali. Wszystko to sparowane z koncertem na scenie głównej, która znajduje się na placu zaraz przy wyciągu. Ten budynek, który jest obok sceny, zamyka całą przestrzeń, także zrobimy cały amfiteatr muzyki i obrazu, no tak, żeby efekt miażdżył. Jesteśmy teraz w klubie Teatro. To będzie nasza główna przestrzeń klubowa, w której będziemy organizować imprezy przez cały tydzień, codziennie wieczorem. Za nami widzicie w produkcji scenograficzną zabudowę DJ-ki. Zrobiliśmy ją w postaci groty, która będzie zmapowana. Dodatkowo za nami widzicie figurę scenograficzną naszego brand hero, obiegowa nazwa Duduś. Riki go właśnie wykańcza w tym momencie. To jest również ręczna robota, zwizualizowanie trójwymiarowe naszej składowej, głównej składowej logo.
Budują to wszystko ręcznie według własnego projektu, customizują to, dopasowują to do przestrzeni klubowej. Przestrzeń będzie wypełniona dodatkowymi powierzchniami do projekcji mappingowych, także zanimujemy ściany w klubie. Na jednym z głównych płaszczyzn sufitu i ścian zrobimy ekran multimedialno-mappingowy. Także oprócz tego, że stawiamy na DJ-kę najlepszych muzyków, dodatkowo jeszcze podpalimy to wszystko wizualnie i przyszykujemy Wam porządne imprezy. No i zaczynamy. Od samego rana, gdzieś od jakiejś 7 rano, ostatnie podłączenia, ostatnie setupy. Podłączone są projektory, nagłośnienia, scena główna, klub. W tym momencie czekamy na gości, którzy przyjadą za około 2 godziny. I generalnie odpalamy całą imprezę, a wierzcie mi, że będzie to naprawdę słodko, bo żeśmy przyłożyli do tego masę energii i czasu. Także zapraszamy. Z wąsem. Nie zrobimy to z wąsem. Zdjęcie profilowe na Pyksunie, Bartoś. Dziubek. Mapping potrafi wykonywać tylko 4 specjalistów na świecie. Nasz specjalista przyjechał specjalnie z Mołdawii, żeby...